27 czerwca katolicy z całego Lwowa wypełnili kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy we Lwowie na zboiskach. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz Jacek Kozur, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła we Lwowie na Sychowie. Uroczystość parafialna rozpoczęła się z adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnej modlitwy o zwycięstwo i pokój w Ukrainie za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Potem wszyscy wyruszyli w procesję wokół kościoła, po której nastąpiła wspólna modlitwa podczas mszy świętej. Maria nieustannie nam pomaga i uczy nas tego samego. Jesteśmy gotowi na szybkie działanie i wielkie poświęcenie, ale na krótki czas. Brakuje nam nieustanności. W rzeczywistości ta nieustanność jest darem, którym żyje Maryja. Módlmy się za jej wstawiennictwem, abyśmy mieli odwagę dzielić się nieustannie pomocą, którą otrzymujemy od Boga. Na zakończenie mszy świętej proboszcz parafii ksiądz Mikołaj Lipitak serdecznie podziękował wszystkim księżom i wiernym za liczny udział w uroczystości odpustowych. W sposób szczególny podziękował pani Elizie Dzwonkiewicz, konsulowi generalnemu Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie za obecność, a także za pomoc w działalności parafii na zboiskach lwowskich. Wiele było, przecież jesteśmy w czasie wojny, takich wydarzeń, kiedy Maria odwracała losy wojen, losy bitew, jak choćby pod Lepanto w XVI wieku, Wielka Morska Bitwa, kiedy cały lud chrześcijański modlił się na wezwanie papieża na różańce i przyszło zwycięstwo z przeważającymi siłami muzułmańskimi. Ocalona została chrześcijańska Europa. Cieszę się, że ten raz jest.